Cześć wszystkim. Chciałbym pokazać, jak rozebrać plastikowe okno, żeby wyjąć szybę. Żeby ją przeszklić, ewentualnie wymienić, gdyby była stłuczona, albo po prostu jak sobie rozebrać takie okno. Dlaczego ja będę rozbierał, już pokazuję. Kątownik, kąt 90 stopni. Opierając o dół, góra. Już tutaj opiera. Natomiast u dołu taki kwiatek. To jest norma. Szybko się okna składa w fabryce. Nie wiem tylko dlaczego w tą stronę chłopaki tam szklą te okna, że ta strona jest niżej niż zawias. Jeżeli ja bym szklił, no to ewentualnie przekaszałbym w drugą stronę, żeby było miejsce. A muszę je rozebrać i przeszklić, bo tutaj mi opiera u dołu, ale też jednocześnie tam haczy mi góra, czyli musiałbym całe okno opuścić na zawiasie dolnym, a gdy opuszczę, no to będzie jeszcze bardziej tarło z tej strony, dlatego muszę je sprostować, a nawet lekko przegiąć w drugą stronę. I pokażę właśnie, jak to się robi. W oknie plastikowym od strony wewnętrznej, ze strony zewnętrznej tego nie ma. Ta strona pasuje dobrze, nie opiera ani dół, ani góra. Tutaj jest profil. Dochodzi do samej szyby, jest uszczelka, jest szyba. Natomiast z tej strony jest też uszczelka, jest profil i uszczelka, ale tą całą listewkę od miejsca tutaj tego rantu się wyciąga. I teraz najlepsza jest do tego szpachelka, już taka używana, że jest zaostrzona jakby o ścianę, jak nóż. Jest bardzo ostra. Mniej więcej na środku okna trzeba ją wbić i odchylić tą listewkę. Następnie wyjąć. Tu jest taki sam rant w tym miejscu jak w koło okna. Tą listewkę można zabijać na każdy ten jeden rant. Ona pasuje, bo to jest ta sama szczelina. Ja będę... Nie muszę wyciągać całej szyby. Jeżeli bym tak robił, no to musiałbym rozszlić w koło. Do tego, co ja potrzebuję, wystarczy, że wyjmę trzy te listewki. Zostawiając jedną. I zapamiętuję też, gdzie która listewka była, bo mogą być różne długości tej listewki i tamtej listewki. Pomimo tego, że to jest, mogłoby się wydawać skrzydło, które powinno być prostokątem lub kwadratem, mogą mieć różnej długości, mogą być różnej długości. I teraz, okno leży na takich podkładkach. Stoi właściwie. U dołu musi zawsze stać. Po bokach, no tak jak widać, no tutaj jest na przykład, no tutaj też jest. Czasami w pośpiechu, czy tam z braku, czy po prostu z oszczędności, po bokach się nie stosuje takich podkładek. Pal 6. Po bokach to pal 6. Najważniejsze są te dwie i u góry, właściwie z tej strony. Tutaj jak widać nie ma. Czasami jest też wkładana, czasami jest nie wkładana. Najważniejsza jest ta i te dwie dolne. Tak jak widać, tą mogę sobie wyjąć. No bo okno jest tak jakby za nisko. I właśnie. Kolory wskazują na różną grubość tych podkładek. Żółta. Gdzieś tutaj były napisane grubości tych podkładek. Ja tam nie pamiętam tego. Niebieskie są
kostki czarne, już jakby połową żółtej, zielona jest jeszcze grubsza. No to są takie jakieś odgórne tam grubości tych podkładek. Teraz wyciągnąłem żółtą, która była i tak luźna, a włożę no, nawet tą cienką niebieską, myślę. I teraz muszę podciągnąć okno tutaj, samą plastikową tą część muszę podciągnąć. Szyba nie da się skoślawić, ale kiedyś też rozbiorę, bo teraz nie chcę mi się tego robić, ale pokażę, że okno jestem w stanie 10 cm naciągnąć, zanim strzeli tutaj zgrzew. Gdyby nie było szyby, okno samo w sobie jest tak gibkie, że nie wytrzyma. Nie miałoby to racji bytu. Teraz jest taki specjalny sprzęcik, tak zwana łapka do szklenia. Jeżeli ktoś czegoś takiego nie ma, no to można sobie w ten sam sposób poradzić, jakiegoś klocka zaostrzyć, albo po prostu drewnianym klinem. Opierając o szybę, unoszę plastikową część ku górze po to, żeby wymienić tamtą, albo dołożyć podkładkę, albo wymienić na grubszą. I tak w taki sposób okno można dowolnie formować. Nawet jeżeli byłoby źle wstawione, gdzie w tym przypadku jest dobrze wstawione, nawet gdyby ktoś źle osadził okno, jest się w stanie to wyregulować. Teraz opiera tylko góra, dół już nie haczy, czyli mogę spróbować opuścić okno niżej. Imbus czwórka. Tutaj jest śruba. Muszę ją popuścić. Już nie opiera mi góra, nie opiera mi też dół. To co klika, to jest ta blokada. Jest ona po to, żeby teraz nie móc zrobić na uchył, ani zamknąć okna. Musi tam nacisnąć o tamto okucie, dopiero da radę przekręcić zamkami. Już jest ok. Zabijam listwy z powrotem w taki sposób, że najpierw i tak, jeżeli nawet byłaby ta wyjęta, najpierw te krótkie tam do narożnika, tu do narożnika. Ona może, mogłaby się wydaje, że jest za długa, ale się podda i wejdzie. Jedna krótka, druga krótka. Teraz pokażę jedną ciekawą rzecz. Tutaj jest, nie widać tego, ale jest listewka, listwa przy listwie. U dołu zrobię to samo. Jest listwa przy listwie, a tyle jest za długa. A przecież tu była. I okno jest złożone. Tyle. Tak jest zbudowane okno plastikowe. Jeszcze jak będę miał kiedyś chęć i chwilę, to faktycznie pokażę, jak, jeżeli nie będzie szyby, jak ono jest gibkie, jak można przekrzywić dosłownie 10 cm na takiej odległości
może nie 10, 7-8 cm mógłbym zrobić taki trapez i ono nie strzeli w miejscu zgrzewów. Dopiero później zacznie trzeszczeć. Jeżeli nie byłoby szyby w oknie, szyby albo jakiegoś wypełnienia. Czasami stosuje się w drzwiach plastikowych wypełnienie w postaci albo blachy aluminiowej, albo panela plastikowego wypełnionego pianką na taką samą grubość jak pakiet szyb. Zamiast szyb, gdyby nie było takich wypełnień w postaci jakiejś tafli, czegoś, to samo okno plastikowe samo w sobie nie wytrzymałoby. Jest to po prostu nierealne. A w tym odcinku to wszystko. Jeszcze kiedyś pokażę, jak samemu wyregulować i docisk okna, i jak wyregulować na zawiasach. Teraz tylko pokazałem, jak opuścić. Wykręcając tą śrubę w tym zawiasie, tutaj jest imbusik. Wykręcając tą śrubę, okno idzie w dół. Wkręcając tą śrubę, okno idzie w górę. Jeszcze jest tam możliwość regulacji tędy okna. No mówię, jeżeli nawet okno byłoby mega źle wstawione, naprawdę źle wstawione, no to jest się w stanie wszystko tak doregulować, że ono się będzie otwierało, zamykało i będzie szczelne. Tyle na razie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.